Strzelanina przed stadionem. Widzowie wpadli w panikę. USA. Strzelanina przed stadionem w Waszyngtonie. Widzowie wpadli w panikę. Z powodu strzelaniny, do której doszło nieopodal stadionu w Waszyngtonie, przerwano mecz Ligi Baseballowej MLB. Słysząc strzały, część widzów wpadła w panikę. Według waszyngtońskiej policji, strzelanina nie miała związku z meczem. Strzały były słyszalne na trybunach, co spowodowało wśród części widzów panikę. Niektórzy kibice w reakcji weszli na boisko. W rezultacie mecz między drużynami Washington Nationals i San Diego Padres został zawieszony i odłożony na inny dzień, a widzowie ewakuowani ze stadionu. Policja podała, że postrzelone zostały co najmniej 4 osoby. 2 zostały przewiezione do szpitali ambulansem, zaś 2 inne przyszły do szpitala o własnych siłach. Stan ofiar jest nieznany, podobnie jak przyczyna. Pierwsze doniesienia mówiły o przemocy związanej z działalnością gangów. Wybudowany w 2006 stadion Nationals położony jest w południowo-wschodniej części stolicy, mającej reputację niebezpiecznej dzielnicy. Zaledwie dzień wcześniej w wyniku strzelaniny w tej części miasta postrzelonych zostało 6 osób, w tym 6-letnia dziewczynka, która zmarła na miejscu. Sprawcy zbrodni, którzy oddali strzały z samochodu i uciekli z miejsca, nadal są poszukiwani.